Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Dzisiaj naszymi gośćmi będą pan Michał Zichlarz, którego serdecznie witam. Witam. Pan Michał jest autorem książki Zabić Haniego, czyli historia Janusza Walusia. I właśnie na ten temat będzie dzisiejsze spotkanie. Tak jak je zatytułowałem, retoryczne pytanie, czy Janusz Waluś jest ostatnim żołnierzem wyklętym. Drugim naszym gościem jest dr Tomasz Szczepański, którego serdecznie witam. Tomasz Szczepański jest przewodniczącym stowarzyszenia NIKLOT, a także osobiście osobą, która od wielu lat jest zaangażowana w propagowanie wiedzy na temat Republiki Południowej Afryki, Burów, a także w sprawie Janusza Walusia przede wszystkim. To może tak, najpierw krótkie będą wprowadzenia, następnie pokażemy krótką prezentację. Dalej będzie panel dyskusyjny, w którym uczestniczą nasi goście, a także zaprosimy później Państwa do zadawania pytań i dyskusji. Może panowie na chwilkę usiądą. Ja tylko w dwóch słowach postaram się na temat dzisiejszego spotkania coś powiedzieć. Proszę Państwa, niedawno, to znaczy 10 kwietnia, minęła dokładnie 23. rocznica dnia, w którym Janusz Waluś, polski emigrant w Republice Południowej Afryki, zlikwidował przywódcę komunistycznej partii Południowej Afryki, Haniego. Hani był człowiekiem szkolonym w Moskwie, był najwyżej postawionym agentem komunistycznym na terenie RPA. Hani miał ręce zbroczone krwią zarówno czarnych, jak i białych obywateli Republiki Południowej Afryki. Bardzo szybko po tych wydarzeniach, dosłownie parę godzin, Janusz Waluś został aresztowany. I do dnia dzisiejszego, już ponad 23 lata, przebywa w południowoafrykańskim więzieniu. O nowościach w sprawie samego Janusza i sytuacji jego prawnej za chwilę powie pan Michał Zichlarz. Natomiast ja bym chciał Państwu powiedzieć, że jest to postać, która dla nas Polaków, a także dla białych obywateli południowej Afryki, a także generalnie wielu ludzi na całym świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest wiele ulic imienia Janusza Walusia, jest człowiekiem jak gdyby sztandarową postacią w walce z komunizmem. A dlaczego niektórzy twierdzą, że jest ostatnim żołnierzem wyklętym? Gdyż żołnierze wyklęci walczyli z komunizmem, między innymi poprzez likwidowanie komunistycznych aparatczyków, komunistycznych dygnitarzy i tak dalej. No Hani jest ostatnim Polakiem, który z bronią w ręku dokonał... Waluś. Dokonał egzekucji tak wysoko postawionego komunisty. Proszę Państwa, o tym, jak ta postać z drugiej strony, jeżeli chodzi o lewicę, a także o tych, którzy w tej chwili rządzą w Republice Południowej Afryki, jest negatywnie odbierana, może świadczyć to, że mimo że 10 marca tego roku zapadł wyrok sądu w Pretorii w sprawie Janusza Walusia, że ma wyjść na wolność, to bardzo szybko pojawiła się apelacja ministra sprawiedliwości RPA, żeby jednak do tego nie dopuścić. O tych sprawach będzie mówił za chwilę pan Michał. Również jak myśmy z Tomaszem Szczepańskim
dwa lata temu prawie organizowali pikietę w obronie Janusza Walusia pod ambasadą RPA przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Wcześniej żeśmy złożyli tam petycję w sprawie uwolnienia Janusza Walusia. To wśród pracowników ambasady czuło się dużą nerwowość, tak bym to powiedział. Do tego stopnia, że nie chcieli nawet nam przystawić pieczątki jako pokwitowania, że to zostało złożone. Poszli się, że tak powiem, konsultować z samym ambasadorem. Ambasador ani nie wyszedł, ani się w ogóle nie pokazał, natomiast zabronił nawet jak gdyby podbicie pieczątki, że takie pismo zostało złożone. Ja może tylko przeczytam, to nie był długi tekst, to nasze jak gdyby, tą naszą petycję, którą żeśmy złożyli w dniu 18 listopada 2014 roku w Warszawie. Ambasador RPA w Polsce, no nie przeczytam tego nazwiska, bo miałbym kłopot, Lecholonolo Szadrak Tet Pekane, to tak po polsku. Tak, ulica Koszykowa 54, Warszawa. Petycja w sprawie uwolnienia z więzienia w RPA Janusza Walusia. My, niżej podpisani, występując w imieniu własnym oraz jako przedstawiciele organizacji, których jesteśmy członkami, zwracamy się do władz RPA o uwolnienie z południowoafrykańskiego więzienia naszego rodaka, Janusza Jakuba Walusia, skazanego za zabicie w 1993 roku komunistycznego terrorysty Chrisa Hani. Zabity terrorysta w szeregach Komunistycznej Partii Afryki Południowej działał w kierunku zniewolenia zarówno białych, jak i czarnych obywateli RPA. Eliminacja lidera komunistów działającego w ramach przejmującego władzę w kraju Afrykańskiego Kongresu Narodowego pozwoliła uniknąć scenariusza ludobójstwa, który zrealizował się w wielu innych krajach po zdobyciu przez komunistów władzy. Jako Polacy boleśnie doświadczyliśmy w najnowszej historii realnego socjalizmu oraz komunizmu. I dlatego najlepiej wiemy, że komuniści są wrogami całej ludzkości, gdyż urzeczywistnienie ich planu oznacza zagładę wszystkich cywilizacji i kultur. Zagrażają wszystkim niezależnie od wyznania czy rasy. Dlatego wyeliminowanie z życia społecznego komunisty jest zawsze aktem samoobrony, z czego płynie wniosek, że jest usprawiedliwione. Uważamy tym samym, że polski emigrant Janusz Waluś swego czynu dokonał jako obrony koniecznej. Tym samym nie zrobił nic złego. Co więcej, swoim czynem zasłużył się dla kraju i dla ludzkości. Należy go więc jak najszybciej uwolnić, tym bardziej, że minął już termin 20 lat jego pobytu w więzieniu. Nadmieniamy, że naszym zdaniem uwolnienie go z pewnością przyczyniłoby się do polepszenia stosunków między naszymi krajami, pomiędzy Polską a Republiką Południowej Afryki. I tu następują podpisy, między innymi Tomasz Szczepański, Rafał Mosakowski, Przemysław Holocher, Maciej Witzberg, Maciej Wiśniewski i inne osoby z różnych innych organizacji. To tyle gwoli jak gdyby wstępu z mojej strony. Myślę, że teraz o największych, nazwijmy to nawet dzisiejszych aktualnościach powie Michał Zichlarz, później parę słów Tomasz Szczepański, następnie ta prezentacja, która mam nadzieję okaże się dla Państwa interesująca. Proszę bardzo. Może na razie na stojąco. Właśnie, w sumie chyba trzeba było zacząć całą sprawę od końca, to znaczy od informacji z dzisiejszego dnia. Pan Rafał wspomniał, że sąd w Pretorii 10 marca, czyli ponad miesiąc temu podjął decyzję, czy pani sędzina podjęła decyzję o tym, że Waluś po 23 latach więzienia powinien wyjść. Ustami czy minister sprawiedliwości zdecydował apelować od tej decyzji. Dzisiaj właśnie nastąpiło rozstrzygnięcie w sądzie apelacyjnym, który jakby podtrzymał postanowienie sądu pierwszej instancji. Co to oznacza?
10 marca sąd dał władzom więziennym 14 dni na to, żeby wypuścić Walusia z więzienia. Przez tą apelację wszystko się odwlekło w czasie. No, wydaje się, że teraz w końcu polski emigrant wyjdzie z więzienia. Tyle tylko, że no, nie wiadomo na jakich warunkach, jak to faktycznie będzie. Kiedy w czerwcu zeszłego roku więzienie w Pretorii opuścił Clive Darby Lewis, uważany za zleceniodawcę zamachu na Chrisa Haniego. Jego wyjście, te warunki tego warunkowego zwolnienia są takie, że w zasadzie ograniczają się do aresztu domowego. Ma jakikolwiek zakaz kontaktów z mediami, z osobami trzecimi. Plus jest taki, że jest w domu, że już nie jest w więzieniu, prawda? Więc w przypadku Walusia też może być tak, że ten parol, czyli warunkowe zwolnienie, będzie ograniczyć się do takiego aresztu domowego. No i w tym areszcie domowym będzie czekał na kolejną apelację rządu RPA, który prawdopodobnie będzie wnioskował do sądu najwyższego czy do sądu konstytucyjnego. Pan Rafał wspominał tutaj o protestach. Te protesty, jak śledzę w ostatnich dniach doniesienia, czy to co piszą media w RPA, co parę dni są protesty, czy to zwolenników Południoafrykańskiej Partii Komunistycznej, która jakby wchodzi w skład rządzącego krajem od 1994 roku Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Wszyscy ubrani na czerwono z banerami, że Janusz Waluś, morderca Haniego, nie wyznał całej prawdy i powinien dalej siedzieć w więzieniu, że to skandal, że został wypuszczony. Tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo aktywna jest żona Chrisa Haniego, pani Limpo Hani, była parlamentarzystka, działaczka Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Ona decyzję pani sędzi sądu w Pretorii uznała za rasistowską. Uważa, że no, bardziej się koncentrowała na Januszu Walusiu niż na jej mężu. Wczoraj też, czy przedwczoraj, były protesty byłych towarzyszy Chrisa Haniego z takiej militarnej organizacji Włócznia Narodu. Oni też domagają się tego, żeby Waluś dalej był w więzieniu i żeby władze go nie wypuszczały. No, zobaczymy, co pokażą najbliższe dni, ale wydaje się, że Janusz Waluś w końcu wyjdzie z więzienia. Ja może jestem winien kilka słów wyjaśnienia, dlaczego, będąc historykiem doby najnowszej Polski, zajmowałem się sprawą Janusza Walusia i RPA. Otóż w 1994 roku zgłosił się do biura poselskiego Konfederacji Polski Niepodległej, gdzie wtedy pracowałem, ojciec Janusza Walusia, jeszcze wtedy żyjący, z prośbą o zorganizowanie jakiejś interwencji jakiegoś posła. Ja taką interwencję zorganizowałem, oczywiście dostałem na to jakąś tam standardową odpowiedź, że więzień jest pod opieką konsularną, co jest standardem, bo to konsulaty sprawują w takiej sytuacji zawsze opiekę. Ale od tej pory nawiązał się mój kontakt z Januszem Walusiem, który był przez te lata wszystkie kontaktem korespondencyjnym. W roku otrzymywałem od niego co najmniej tak ze 3 listy, to już minimum. Sam mu też oczywiście odpisywałem, posyłałem polską prasę, tą może z dłuższym terminem ważności, że tak powiem, jakieś miesięczniki o charakterze patriotycznym, tak? Kiedy pojawiła się tam możliwość wykonywania telefonów do Polski, bo więźniowie w tym maximum security prison, gdzie on tam przebywał w Pretorii, później został przeniesiony do poziomu medium, tak, tego średniego, to tam jednak pojawiły się te możliwości wykonywania telefonów, to kilka razy on do mnie dzwonił. W ramach oczywiście limitu, bo to wiadomo, że taki limit istnieje, tak, ale jednak w ramach tego limitu. I jeżeli mówimy o temacie tego spotkania, to te osobiste doświadczenia, no, one mają pewne znaczenie, bo mówimy tutaj o człowieku, zwłaszcza mówimy o człowieku, który wielokrotnie był oskarżany, że jest na przykład najemnikiem. Jeżeli Państwo sięgniecie do Wikipedii i zobaczycie na hasło Janusz Waluś, to zobaczycie tam polski najemnik, który i tak dalej, tak?
Nie dało się tego, że tak powiem, wytępić. Wikipedia ma w Polsce przynajmniej przechył lewicowy i o tym można bardzo długo opowiadać, ale to już nie będzie na temat. Sięgnijcie Państwo sobie chociażby do tego tygodniowego pisma w sieci, które jest to w końcu poważnym tygodnikiem jednak, prawda, i to opcji tej patriotycznej, jak zobaczyć, gdzie jest artykuł o Walusiu, który koncentruje się na hipotezach, spekulacjach, drugie, trzecie, czwarte, dziesiąte dno sprawy, na które to spekulacje autor, możemy być pewni, nie ma żadnych danych, tak? Autor skądinąd nieznany z, że tak powiem, zainteresowania czy tą sprawą, czy tym krajem. Wszystkich odsyłam do tego numeru dzisiejszego, gdzie jest ten artykuł, bo to Państwo sami ocenicie, nie ja będę recenzował. Jeżeli mam wyrazić swoje zdanie na podstawie tych kontaktów, na podstawie także tych ludzi, którzy znali Janusza Walusia, których spotykałem, tu chcę wymienić jedną osobę, może mało znaną, ale człowieka zasłużonego dla nauki polskiej, dr Stanisław Potrzebowski, wrocławski historyk i germanista, poznał go osobiście podczas swojego przymusowego pobytu w RPA w latach 80. i mamy tutaj wspólne zdanie, on już na podstawie także osobistych kontaktów. Mamy do czynienia z idealistą, mamy do czynienia z człowiekiem bieżącym w sprawę, mamy do czynienia z patriotą polskim, który także związał się z narodem Burów, z którym się zidentyfikował, związał się z Republiką Południowej Afryki taką, jaką stworzyli ją Burowie, jaką stworzyli ją od czasów Wielkiego Treku, czyli od czasów przybycia do Transwalu i Oranii z kraju przylądkowego w latach 30. XIX wieku i później i z, że tak powiem, tymi wszystkimi osiągnięciami tego kraju i na pewno bolał nad tym, co widział, że będzie, to mianowicie, że kraj, który stał na tak wysokim poziomie, wystarczy porównać wszelkie rodzaje wskaźniki w stosunku do reszty Afryki. Teraz będzie krajem, który będzie się staczał, że tak powiem, do upadku, tak jak bardzo wiele innych krajów Afryki w momencie, w którym przejęła władzę tam czarna większość, zwłaszcza kierująca się ideologią komunistyczną. I uważam, że choć oczywiście no, nie badałem przecież akt sprawy, prawda? Ale jeżeli mówimy o moim odczuciu z tych wszystkich spotkań, mamy do czynienia z idealistą rozumiejącym zagrożenie komunistyczne i to jest najważniejszy motyw, a wszystko inne jest rzeczą tutaj całkowicie drugorzędną. Oczywiście możemy się zastanawiać, na ile na przykład, czego nie wiemy o tej sprawie, możemy się zastanawiać, czy w jakimś stopniu nie został może jego idealizm wykorzystany przez ludzi, którzy być może sami bali się poważyć na czyn, prawda? Tutaj no, zagadkowe jest to, że użył do zamachu własnego samochodu i nie wyrzucił tej broni na przykład, prawda? Chwilę po zastrzeleniu człowieka, tak? No, każdy z nas by tak zrobił, prawda? Na jego miejscu, prawda? Żeby nie własnym samochodem na pewno, tak? I pozbyć się sprzętu, tak? Tutaj tego nie zrobił, to jest dziwne, ale to nie zmienia, moim zdaniem nie zmienia intencji. Intencji, które były jednoznaczne. Ten człowiek rozumiał zagrożenie komunistyczne, widział to na przykładzie chociażby Rodezji, to co się z nią stało po przejęciu władzy przez Mugabe i chciał oszczędzić tego losu krajowi, z którym się zidentyfikował. Tu jeszcze na sam koniec tej wypowiedzi dwie uwagi odnośnie Afrykańskiego Kongresu Narodowego. ANC formalnie partią komunistyczną nie był i nie jest. Natomiast wewnątrz ANC, ANC miał strukturę federalną. Wewnątrz ANC istnieje coś, co nazywa się SACP. Południowoafrykańska Partia Komunistyczna, skrót w języku angielskim. Na czele której to SACP, tak już zupełnie na marginesie, przez bardzo długi czas stał autentyczny, nawet nie to, że jakiś tam zreformowany komunista, ale stalinista, Joe Slovo. Sprawdźcie sobie Państwo postać Joe Slovo, chociażby w jakiejś Wikipedii, podejrzewam, że w jakiejś anglojęzycznej będzie. Był to komunista pochodzenia żydowskiego z Litwy, który osiedlił się w RPA i przez długi czas był szefem tej partii, który był po prostu na żywca, że tak powiem, przeniesionym komunistą z czasów Stalina. Czyli to nie był jakiś tam zreformowany, wiecie, tam po lewak czy coś taki, tylko autentyczny stalinista, już bez dwóch zdań można powiedzieć. Sprzed pięciu. Slovo. Joe Slovo. Slovo.
przespało. Wcześniej nazywał się. Nie wiem. W każdym razie, drodzy Państwo, żebyśmy mieli świadomość, z czym mieliśmy do czynienia. Afrykański Kongres Narodowy miał mózg. Był owszem dużym, silnym ciałem, tak? Dużym, silnym ciałem, które miało swoje pięści w postaci bojówek włóczni narodu. Ale oprócz tej pięści, oprócz tego ciała, Afrykański Kongres Narodowy miał mózg. Tym mózgiem była Południowoafrykańska Partia Komunistyczna. I na tym też polegał problem, o którym tutaj warto jednak wspomnieć i warto to jakby bardzo mocno wybić, bo nie jest to wybijane, tak? Już tak zupełnie na koniec, gdy mówi się tutaj, z reguł, gdy mówi się o Walusiu, mówi się o rasizmie, pamiętajmy o jednej rzeczy. Terror bojówek włóczni narodu, czy bojówek komunistycznych generalnie, przecież dotykał także Murzynów. Przecież między Zulusami, którzy byli przeciwnikami ANC, mieli własną organizację i mają partyjną Inkatha, a zdominowanym przez premier Hossa Afrykańskim Kongresem Narodowym, przecież były regularne walki. Walki, które tutaj są osoby na sali, które były w RPA, tutaj mogą powiedzieć więcej o tym, ile te walki pociągały za sobą trupów. I były to murzyńskie trupy, żeby to było jasne. Bo to nie jest tak, że to miało ten podział miał tylko taki rasowy charakter. Drodzy Państwo, w latach 80. Policja RPA zorganizowała takie specjalne oddziały antyterrorystyczne, tak zwany KUFUT. KUFUT, czyli to jest młot w Afrikaans, tak? Czy jakoś tak. I ten być może źle wymawiam. Ja Afrikaans nie znam. Tak mówię, ale to drugie dotyczyło Namibii. No tak, ale to było tak. I w tym KUFUT, owszem, instruktorzy, dowódcy byli biali, ale przecież służyli jako ofiarni żołnierze murzyni. I służyli dobrze, bo to było bardzo skuteczne, czyli jakby służyli źle, to by nie była skuteczna. Proste. Także to pokazuje, że czyn Walusia nie miał nic wspólnego z rasizmem, natomiast miał bardzo wiele wspólnego z walką z komunizmem, z tym, co zagrażało całej ludzkości. I na tym chciałem zakończyć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do prezentacji, która przybliży nam zarówno ten kraj, wspaniały, bogaty, nowoczesny. To był tak nowoczesny i bogaty kraj, że w pewnym momencie musiał stawiać zasieki na swoich granicach, ponieważ murzyni z całej Afryki uciekali do RPA, gdyż chcieli skorzystać z tamtego dobrobytu i z tamtej wolności, bo ich jak gdyby kacykowie, plemienni, ich prezydenci, ich przywódcy miejscowi mordowali, wypędzali, a poza tym doprowadzali do często klęski głodu i tego. Stąd o tym pięknym kraju i o sprawie Walusia Haniego opowie przy okazji komentarza do prezentacji Michał Zichlarz. Proszę bardzo. Proszę o zgaszenie światła. Pan Tomasz bardzo dużo powiedział o RPA. Ja sam byłem tam trzykrotnie, w sumie w Afryce byłem 10 razy, a RPA to jest dla mnie taki szczególny kraj, bo byłem tam 3 razy. Pierwszy raz leciałem tam prywatnie w 1998 roku na ślub przyjaciela, który jest notabene koloredem, ani biały, ani czarny, kolorowy. Klajd zachęcał wtedy do przyjazdu, mówi: przyjedź do Kapsztadu, zobaczysz jak to jest. Będzie stał jedną nogą w zimnych wodach Oceanu Atlantyckiego, a drugą w ciepłych Oceanu Indyjskiego. Biura Podróży reklamują ten kraj jako cały świat w jednym kraju. Faktycznie tak jest. No. Kraj zróżnicowany pod każdym względem, geograficznym, ludnościowo, religijnie, językowo. Dość wspomnieć, że w tej chwili za oficjalnym uznaje się 11 języków, prawda? Jeśli chodzi o Janusza Walusia, to miałem się z nim spotkać w sumie przy okazji pisania swojej pierwszej książki Afryka Gola. Jestem w sumie dziennikarzem sportowym. Pisałem tę książkę z myślą o pierwszym mundialu, który odbył się na Czarnym Lądzie w 2010 roku. Miałem się z nim spotkać w 2009, nie udało się. Wyszło przy okazji właśnie Mistrzostw Świata. Byłem u niego w więzieniu w czerwcu 2010 roku. No i tak jakoś narodził się właśnie pomysł napisania tej książki z myślą o 20. rocznicy zamachu. RPA
To zdjęcia z 98 roku, myślę, że pan Piotr tutaj zaręczy, że chyba od tego czasu się niewiele zmieniło. Schludne, ładne, białe osiedla, a tak wyglądają czarne townshipy. Polityka apartheidu, polityka segregacji rasowej, w sumie sam trochę tego doświadczyłem, ona dalej w sumie gdzieś ma efekt na to, co jest. Wtedy mieszkałem u Clyda w Mitchell's Plain, dzielnicy, gdzie mieszkają sami kolorowi, usunięci tam w latach 60. z dystryktu 6, z centrum Kapsztadu, a wokół Mitchell's Plain same czarne townshipy, KTC, Langa, miejsca, gdzie po zmroku praktycznie nikt się nie zapuszcza. I do centrum miasta 30 km bez praktycznie swojego samochodu ciężko było dojechać. Clyde pracował w takiej ładnej, czy pracuje w takiej ładnej, schludnej dzielnicy, gdzie żeby wejść trzeba mieć przepustkę. Tak mniej więcej wygląda RP, kraj, dalej w sumie najbogatszy, w sumie najsilniejsza afrykańska gospodarka, świetnie rozwinięty. Kraj, który stać było na to, że za 2 miliardy dolarów zorganizowali pierwsze piłkarskie mistrzostwa świata w 2010 roku. Niestety, polityka, to co dzieje się w tej chwili, strasznie wysoki poziom przestępczości. Tak wygląda w tej chwili na przykład centrum Johannesburga, gdzie nawet w dzień jest w sumie dosyć niebezpiecznie się poruszać. Przy okazji Mistrzostw Świata był właśnie taki wypadek, że dwójka dziennikarzy z Polski została okradziona w sumie. W takich slumsach żyje wielu mieszkańców RPA i to też można powiedzieć, że przede wszystkim tych przybyszów. Doktor Szczepański wspominał tutaj, że czy pan Rafał wspominał też, że do RPA chce przyjechać wielu mieszkańców z ościennych krajów. Często to kończy się tym, w 2008 roku były na przykład zamieszki skierowane przeciwko tym przybyszom, szczególnie Somalii, z tych biedniejszych afrykańskich krajów. Kraj, który słynie niestety z wysokiego poziomu przestępczości, kilkadziesiąt osób dziennie traci życie. Szacuje się, że od 1994 roku ponad 3000 białych farmerów straciło życie. A tutaj już historia Janusza Walusia, czy Kuby, jak na niego mówią znajomi. Poprzez IPN przy pisaniu książki udało mi się dotrzeć do jego teczki, którą Służba Bezpieczeństwa założyła, kiedy Waluś starał się o paszport na wyjazd. Starał się wyjechać z Polski od końca 1980 roku. Dostał na początku odmowę. Można powiedzieć, że udało mu się wyjechać w ostatnim momencie, bo wyjechał z Polski w październiku 1981 roku. Co tu jest ciekawe, muszę zwrócić uwagę, to jest w sumie słabo widoczne, tam gdzie jest tateczka akta paszportowe, w prawym górnym rogu jest napis Tunezja. I to było takie ciekawe, takie frapujące i zastanawiające, czemu Tunezja. Pytałem w sumie brata Janusza Walusia, pana Witolda. On wyemigrował do RPA przed Januszem i przed swoim ojcem. Przyjechał tam w 1976 roku i pan Witold tłumaczył mi, że to był akurat wtedy taki okres, 1981, że można było dosyć łatwo dostać wizę do Tunezji. Więc Janusz Waluś właśnie złożył taki wniosek, próbował no wiadomo, no, to była kwestia otrzymania paszportu, prawda? Chodziło o to, żeby próbować wyjechać przez Tunezję, a potem dostać się do Australii, czy do RPA, czy do innego kraju. Ech.
Trzeba powiedzieć, że Janusz Waluś bardzo szybko i bardzo jakoś tak no, sprawnie asymilował się z RPA w swojej nowej ojczyźnie. Tam razem z ojcem, w takim bantustanie kwa-kwa założyli szlifiernię Kryształów. Notabene mieli doświadczenie z tego, bo taką samą szlifiernię prowadzili w Polsce, w Koźnicach pod Radomiem. Te zdjęcie jest zrobione w więzieniu. Proszę zwrócić uwagę, Janusz Waluś po lewej stronie w pomarańczowym uniformie. I tak samo ten pan na pierwszym planie też w pomarańczowym uniformie, to jest właśnie Clive Darby Lewis, uważamy tak jak wspominałem wcześniej, zleceniodawca zamachu na Haniego. Po prawej stronie Clive Darby Lewisa, jego żona Gay Darby Lewis, ona też taką dosyć ciekawą rolę odegrała przy organizacji samego zamachu, może będzie też okazja powiedzenia potem kilka zdań na ten temat. Chris Haney, o 11 lat starszy od Janusza Walusia, rocznik 1942. Ukończył prestiżowy Uniwersytet Fort Hare, studiował literaturę. Ten uniwersytet ukończyło wielu innych czarnych przywódców, jak Gowan Becky, ojciec drugiego czarnoskórego prezydenta RPA Thabo Mbeki'ego, jak wciąż obecny prezydent Zimbabwe Robert Mugabe, tak samo Nelson Mandela. Haney szybko na studiach związał się z Afrykańskim Kongresem Narodowym. A potem jak 21 marca 1930 roku w Sharpeville na przedmieściach Johannesburga policja otworzyła ogień do czarnych demonstrantów, wtedy zginęło 69 osób. W odpowiedzi na to Afrykański Kongres Narodowy powołał do życia taką organizację, skrzydło militarne Mkonto Wesizwe, Włócznia Narodu. Haney szybko związał się z tą organizacją. Trzeba powiedzieć, że wiadomo, to jest okres zimnej wojny, rząd Pretorii ma poparcie zachodnich mocarstw ze Stanami Zjednoczonymi na czele, z kolei Afrykański Kongres Narodowy, taki no, tak jak pan doktor Szczepański też podkreślał, konglomerat wielu partyjek, lewicowy, komunistyczny, ma wsparcie Związku Radzieckiego. Chin tak samo. Zmierzam jeszcze też do tego, że właśnie wielu działaczy Afrykańskiego Kongresu Narodowego z Chrisem Haneym na czele wyjeżdżało na szkolenia do Moskwy, szkolenia organizowane przez KGB czy do NRD, na szkolenia organizowane przez Stasi. Haney też był w Wietnamie. Marzyło mu się przeniesienie na grunt południowoafrykański, takiej walki partyzanckiej. Ale w tym czasie było to niemożliwe. Lata 60., 70. RPA od reszty kontynentu oddzielona jest terytoriami, które jeszcze nie były wtedy niepodległe, jak Mozambik z jednej strony, Angola z drugiej strony, Namibia, prawda, Rodezja. Haney chciał w sumie walczyć. Po tych szkoleniach w 67. roku wylądował w Tanzanii. Zamarzył mu się taki rajd, miał oddział 500 partyzantów, zamarzył mu się taki rajd, weszli na terytorium Rodezji, no i tam doszło do takich kilku potyczek z siłami rodezyjskimi, na czele wtedy Rodezji wciąż stał Ian Smith. Szybko zostali rozbici. Sam Haney przekroczył granicę w Botswanie. Botswana była już wtedy niepodległym krajem, ale nie uratowało go to przed więzieniem. Wylądował na półtorej roku w więzieniu. Dalej chciał w sumie walczyć. Napisał nawet takie memorandum, w którym mocno krytykował oficjeli, działaczy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, którym zarzucał nawet paktowanie CIA z Amerykanami. Mało nie skończyło się to jego w sumie śmiercią. Bokodo, chyba taka służba
wywiadowcza, takie organy bezpieczeństwa wewnątrz Afrykańskiego Kongresu Narodowego myślały nawet o tym, żeby go zlikwidować, ale pomogło wstawiennictwo ambasadorów ZSRR i NRD w Zambii. W tym czasie właśnie Hani wylądował w Zambii. Potem Hani przeniósł się do Lesotho, które jest państwem jakby no, otoczonym z wszystkich stron przez RPA. Też nie wiem, czytając jego biografię, była taka informacja, że będąc właśnie tam w Lesotho, dwukrotnie próbowano go zlikwidować, ponoć dwukrotnie próbowano go zlikwidować, nie udało się. Na pewno w 1980 roku próbowały go zlikwidować bardzo dobrze zorganizowane służby południowoafrykańskie. Przerzucili swojego agenta na teren Lesotho, konkretnie do Maseru. No i ten agent miał podłożyć bombę pod przednim siedzeniem samochodu Haniego, ale zrobił to tak nieudolnie, że upuścił tą, ta bomba znajdowała się w paczce po ciastkach. Upuścił tą bombę i gość sam po prostu się, sam ten agent się poranił. Była nawet taka informacja w tej książce, w tej biografii o Hanim, że Hani nawet pomógł mu, przetransportował go do szpitala. Bo sprawa mało nie skończyła się kompromitacją służb RPA, ale potem udało mi się tego agenta, czarnoskórego agenta, z powrotem ściągnąć do RPA. Chris Hani wrócił do RPA w kwietniu 1990 roku. Tu też przypomnijmy, że dwa miesiące wcześniej z więzienia wyszedł po 27 latach Nelson Mandela. Hani, mimo że przez tyle lat przebywał za granicą, szybko zyskał poklask i poparcie tych biedniejszych mieszkańców Republiki Południowej Afryki, tych czarnych mieszkańców Republiki Południowej Afryki. Wielu widziało właśnie w nim następcę samego Nelsona Mandeli. Tutaj też taka ciekawostka. Hani, bodajże to jest ten sam rocznik, co Thabo Mbeki. Tak przeciwstawiano te dwie postacie. Podkreślano, że z jednej strony tutaj mamy towarzysza Chrisa Haniego, który walczy z bronią w ręku, z bronią przeciwko białym, a z drugiej strony Thabo Mbeki, który gdzieś tam no, kończy prestiżowy uniwersytet w Sussex i jakby no, no nie walczył tak jak Hani. No, była taka, zmierzam do tego, że była taka no, forma takiego współzawodnictwa pomiędzy jednym a drugim politykiem. Przy pisaniu tej książki pofatygowałem się do siedziby Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej w Johannesburgu. Tutaj na zdjęciu Malesala Maleka, ówczesny rzecznik tej partii, podkreślał wtedy, że to był czerwiec 2010 roku. Podkreślał wtedy, że tego, czego brakuje naszemu krajowi, to jest właśnie towarzysz Chris Hani. On na pewno by wiedział, co zrobić w tej trudnej sytuacji. No. Przypomnijmy, RPA to jest kraj, dalej bogaty kraj, dalej bardzo silna gospodarka, ale no, kraj, gdzie panuje bardzo duże bezrobocie, 40% no. W tej chwili, w ostatnich dniach też taka informacja się pojawiła. Urzędujący prezydent Jacob Zuma sprzeniewierzył prawie 28 milionów dolarów na rozbudowę swojej rezydencji, na budowę basenu, na budowę gdzieś tam jakiegoś amfiteatru. Nawet stoi kwestia tego, że być może Jacob Zuma będzie musiał ustąpić ze stanowiska. No to będę bardzo, bardzo dobrze znał się z Chrisem Hani. Dlaczego czarna gwiazda pięcioramienna? A nie czerwona? To jest czerwone tło. A, bo jest czerwone tło. Rozumiem. Dokładnie. Sam zamach 10 kwietnia 1993 roku. To
To zdjęcie można w Google znaleźć? Myślę, że nie. Myślę, że nie. W sumie sprawa samego zamachu, ona wiadomo, jest najbardziej interesująca dla mnie, na przykład, przynajmniej dla dziennikarzy jest najbardziej interesująca. I tak jak z panem Rafałem też dyskutowaliśmy, no, przez 20 lat, dla mnie to nawet dziwne, że nikt książkowo się tym nie zainteresował. No, sprawa wręcz leżała, po prostu prosiła się, żeby się tym bardziej zająć. Tym bardziej, że Janusz Woliś podkreśla cały czas, podkreślał, że działał sam, że nie ma w tej sprawie żadnego drugiego dna. Ale są przesłanki, jest wiele takich kwestii, które budzą wątpliwości, które zastanawiają. Janusz Waluś jest osobą na tyle, na ile udało mi się go poznać, a mam z nim kontakt od tego 2010 roku, czy to listowny, czy telefoniczny. Jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną, osobą dokładną, osobą pedantyczną, osobą, tak jak doktor Szczepański wspomniał, no, idealista, tak, który gdzieś tam walczy o swoje cele i wie co robił, wie czego chce. Ja zapytałem go wtedy w więzieniu w Pretorii w czerwcu 2010 roku, czy może w jakiś sposób, bo takie też było zdanie osób Polonii Południowoafrykańskiej, że został wmanipulowany we wszystko i że jest takim kozłem ofiarnym. Ale pytałem go o to, on odpowiedział, no, panie Michale, no ile ja miałem wtedy lat? Ja miałem wtedy miał akurat w momencie zamachu miał 40 lat. Mówię, no, czy taka osoba jest, da się manipulować, czy taka osoba nie ma gdzieś, no nie wiem, wyrobionych swoich własnych poglądów. Ale mówię, no, wokół tej sprawy jest trochę, takich zastanawiających rzeczy. Pomówmy może o nich. Pierwsza rzecz taka. Przed tym zamachem 10 kwietnia kilkakrotnie robił zwiad przed domem Haniego w miejscowości Boksburg, niedaleko Johannesburga. Obserwował zachowanie Haniego, gdzie mieszka, jak się zachowuje, jak się tam dostać. Podczas zeznań przed Komisją Prawnej Pojednania, co miało miejsce w 1997 roku, zeznawał, że takie podejścia robił zawsze w ten sposób, że maskował na przykład tablicę rejestracyjną. A wtedy w trakcie zamachu, no, po prostu podjechał pod dom. Mówił, że to była akurat Wielka Sobota, zaczynała się Wielkanoc. Mówi, chciałem poćwiczyć, pojechałem do centrum treningowego w Johannesburgu, które było zamknięte, więc postanowiłem podjechać jeszcze raz pod dom Haniego. Akurat zauważył, że Hani wychodzi ze swojego domu. Teraz chciał, że akurat tylko tego jednego dnia, w tą Wielką Sobotę, 10 kwietnia, nie było wokół niego żadnego ochroniarza, a zawsze był jeden albo kilku. Na te święta wielkanocne Hani postanowił, potem tak wyszło z zeznań, postanowił zwolnić swojego ochroniarza. Pojechał do centrum handlowego, Waluś pojechał za nim. Hani kupił gazetę, wsiadł do samochodu. Waluś potem zeznawał, że pojechał, nie jechał już bezpośrednio za Hani, tylko pojechał inną drogą. To też podały takie pytania, skąd wiedział, że akurat Hani będzie wracał, skąd Waluś wiedział, że Hani akurat będzie wracał do domu, a nie pojedzie gdzieś indziej. Waluś powiedział, że po prostu tak czuł, że działał po prostu instynktownie. Hani podjechał pod dom, Waluś wyszedł z samochodu, miał swoją broń i broń Z-88. Zrabowaną z magazynów południowoafrykańskich sił zbrojnych i dostarczoną mu przez Clive Darby Lewisa. No właśnie z tej broni podszedł do Haniego, zawołał Mr. Hani, bo jak zaznawał, nie chciał mu strzelać w plecy. Strzelił dwa razy w klatkę piersiową,
potem dwa strzały w głowę i odjechał. Całą sprawę widziała jedna z sąsiadek paniego, biała osoba, pani Harmse. Jak napisał, jak dobrze pamiętam, Janusz Waluś, na szczęście nie jestem dość temperamentny, nie wysłałem jej i siedzących z nią osób na tamten świat. Napisał w liście, ale to jest, tego akurat nie ma w książce. To już było w jednym z listów, które przysłał mi później. Napisał mi, że szacował wyjście z tego na 50%. Mówi, że nie wiedział, co się wydarzy. No, powiedział, no, pisał tak, że równie dobrze mógł się spodziewać, że wyskoczą z domu jego ochraniarze z kałasznikowami, no i zostanie zlikwidowany na miejscu. Tak się nie stało. Ochroniarzy nie było. Waluś odjechał z miejsca zbrodni. Pistolet wrócił do torby, która znajdowała się na tylnym siedzeniu autobusu. Nie minęła godzina, został złapany przez policję i aresztowany. Zamieszki w RPA pomogło orędzie Mandeli o spokój, pomogło orędzie prezydenta de Klerka. Cel był taki, no, Janusz Waluś od połowy lat 80. spotykał się z agentem południowoafrykańskiego wywiadu Johannem Fourie. Później związał się z partią konserwatywną. Należał też do afrykanerskiego ruchu oporu, na którego czele stał taki charyzmatyczny polityk Eugene Teleblanche, jeżdżący na białym koniu, wymachujący pejczem. Zresztą potem zasiekany w 2010 roku przez czarnych pracowników. Też zadałem mu takie pytanie, bo Janusz Waluś, mimo że jest urodzony w Zakopanem, to większość swojego życia spędził w Radomiu. Więc mając 23 lata był świadkiem wydarzeń radomskich, tak? Kiedy gdzieś w odpowiedzi na podwyżkę cen wielka demonstracja w Radomiu i ludzie spalili siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Mówi, że nie brał udziału, że nie związał się gdzieś z opozycją w Polsce, bo razem z ojcem mieli prywatną inicjatywę i mówi, że no to by praktycznie równało się tym, że no, no, nie mogliby wykonywać swojej pracy. No, tam no, szybko się zasymilował. Tutaj akurat Janusz Waluś ze swoją adwokat i Clive Darby Lewisem zeznają przed Komisją Prawdy i Pojednania. Komisja ta władna była przyznać amnestię, ale warunkiem było tak zwane full disclosure, pełne wyznanie winy. Komisja Prawdy Pojednania stwierdziła, że ze strony Walusia i ze strony Darby Lewisa nie było takiego wyznania, więc nie przyznała im amnestii. Zaraz po tym zamachu Darby Lewis i Walus zostali skazani na karę śmierci, którą potem zmieniono na karę dożywotniego więzienia. Też taka ciekawa sprawa, że Komisja Prawdy i Pojednania przyznała na przykład prawo amnestii Michael Pama. To był taki aktywista Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który zastrzelił 21 osób, w większości działaczy partii Inkatha, zuluskiej partii Inkatha. Przyznała taką amnestię oprawcom takiej amerykańskiej aktywistki Amy Biel, brutalnie zamordowanej w 1993 roku. Przyznała taką amnestię pułkownik Adrian van Niekerk, tak on się nazywał. To była jedna z osób, która przesłuchiwała Walusia w 1993 roku. Pułkownik van Niekerk odpowiadał za śmierć aktywisty ANC, którego torturowano prądem, zmarł na zawał serca. Żeby zatrzeć wszelkie ślady, jego ciało wrzucono do rzeki Komaty, gdzie żyją krokodyle. W ten sposób pozbyto się ciała. A właśnie, zmierzam do tego, że akurat Komisja Prawdy i Pojednania odmówiła tutaj przyznania właśnie prawa amnestii Walusiowi i Darby Lewisowi.
Sprawa ta wywołuje cały czas spekulacje, one cały czas odżywają. Ja przy pisaniu książki dotarłem do takiej dziennikarki z RPA, Hazel Friedman. Ona pisała o całej sprawie w 1993 roku. Hazel powoływała się na, pisała o tym na zeznania takiego agenta południowoafrykańskiego wywiadu Eugene'a Riley'a. Może zacytuję z książki, bo to taka bardzo ciekawa sprawa. Hazel pisała tak: Eugene Riley powiedział mi, że charyzmatyczny lider Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej Chris Hani zostanie zamordowany. Mówił o tym kilka dni wcześniej, zanim do tego doszło. Zapamiętaj moje słowa, powiedział. Jest przygotowana lista czołowych polityków Afrykańskiego Kongresu Narodowego, którzy są postrzegani jako zagrożenie dla obu stron. W tym kraju zapanuje chaos, mówił. W tamtym czasie nie brałem tego ostrzeżenia poważnie. Dopiero po zabójstwie Haniego i po tym, jak Riley przedstawił mnie Aminowi Lover, zacząłem wszystko rozumieć. Pucołowaty, ale elegancki mężczyzna o wątpliwej reputacji Lover został opisany przez Riley'a jako jedno z jego najbardziej wiarygodnych źródeł. Potwierdziło się to po naszym pierwszym spotkaniu. Lover, zwierzył się Riley, był nie tylko szanowanym żołnierzem MK, to była włócznia narodu, ale też cennym źródłem wywiadowczym, który zyskał szacunek w Civil Cooperation Bureau. To on dostarczał Riley'owi bezcenne informacje na temat zabójstwa Haniego. Teraz Lover chciał ujawnić wszystkie szczegóły mnie, w tamtym czasie niezależnej dziennikarce. Wkrótce Lover zaoferował mi dokumenty, które miały potwierdzić, że zamach został zaplanowany przez wrogie Haniemu frakcje wewnątrz ANC, ale upierał się, że nie mogę dociekać ich prawdziwości. W tamtym momencie odmówiłam, tak pisała Hazel. Riley w styczniu 1994 roku popełnił samobójstwo, ale to samobójstwo też było takie no, trochę dziwne. Jego dziewczyna nie wierzyła w to, że to było samobójstwo. Twierdziła, że za wszystkim stał agent Ferdi Barnard, notabene, który odsiaduje podwójne dożywocie plus 63 lata i siedzi razem z Januszem Walusiem. Jeszcze była taka teoria wysunięta przez takiego pisarza Johnsona, który twierdził, że za całą sprawą zamordowania Haniego stał John Modise, późniejszy minister, bodajże minister odpowiadający za sprawy wojskowe w pierwszym rządzie RPA. Hani jakoby miał dokumenty, które miały kompromitować Modise, że ten jakby handlował bronią. Janusz Waluś, tak jak mówię, no, zaprzecza wszystkiemu, mówi, że nie ma żadnego dna, nie ma żadnego drugiego dna, nie ma żadnych jakichś, dorobionych historii, działał sam w porozumieniu z Clive Darby Lewisem i tyle. I nie ma co dorabiać jakiejś filozofii do tego wszystkiego. On w jednym z listów napisał mi tak, odnośnie tego agenta Eugene'a Riley'a. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. Pracowałem sam na zasadzie obserwacji i wybrania dobrego momentu. Co do sprawy Riley'a, nie pamiętam nawet pisowni, sprawa została, jeśli była jakaś sprawa, rozdmuchana po jego śmierci przez jego dziewczynę, byłą prostytutkę, osobę o wątpliwej stabilności psychicznej. Reasumując. Pół RPA wiedziało, że będzie zamach. Pół Polonii wie, że to nie ja i tak dalej. Ludzie lubią być ważni i poinformowani. Jeśli chodzi o plotkarstwo, to Polacy i Afrykanerzy mogliby być jednym narodem. Tak napisał w jednym z listów Janusz Waluś. W tym więzieniu w Pretorii odbywa karę. Tutaj różne akcje podejmowane, szczególnie przez środowiska kibiców. Czy to Legii, Rakowa. Wiem, ostatnio kibice Jagiellonii na meczu w Gdańsku przeciwko Lechii wywiesili też duży taki baner wolność dla Janusza Walusia. Zakończę tak. Dwa lata temu, kiedy jakby ta sprawa wyjścia Walusia już pojawiła się w 1995 roku, wtedy pisał o tym
pisała o tym bodajże gazeta Sołetan, że Janusz Waluś ma być deportowany do Polski, ale to było takie, no nie wiem, spekulacje, na tym się skończyło. Dwa lata temu skontaktowała się ze mną telewizja ENCA, telewizja informacyjna z RPA, że Janusz Waluś wychodzi z więzienia. To był czerwiec 2014 roku. W przeciągu 2-3 tygodni wysłali tutaj swoją dziennikarkę, Anikę Larsen. Anika zebrała spory materiał i zrobiła naprawdę dosyć ciekawy dokumentalny film. Udało się dotrzeć tutaj, pomogłem jej tutaj, no nie wiem, skontaktować się z panią Ewą Waluś, z córką Janusza, która mieszka w Radomiu. Ten film można obejrzeć, Searching for Janusz Waluś, wystarczy stukać w internecie. Anika dotarła, Anika rozmawiała też z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, który powiedział tak: Janusz Waluś nie jest bohaterem, jest postacią tragiczną i no, ja jako autor tej książki, no nie wiem, podpisałbym się po tym stwierdzeniem w sumie dwoma rękami. Dziękuję. Proszę o zapalenie światła. Proszę Państwa, będziemy kontynuować nasze spotkanie. Mniej więcej za pół godziny pan Michał Zichlarz będzie musiał wychodzić, ponieważ wraca za prawie godzinę, niecałą godzinę, za 50 minut pociągiem do Katowic. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nabyć książkę i uzyskać podpis pana Michała, to zachęcam, żeby to zrobić właśnie w przeciągu tych 20 paru minut. Natomiast teraz będziemy kontynuować nasze spotkanie. Może poproszę Tomasza Szczepańskiego jeszcze o jakiś komentarz do tej prezentacji, bo prawdopodobnie pierwszy raz, tak, ją widziałeś? Tę prezentację. No ja jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim panu Michałowi za jej tutaj pokazanie i mogę tylko powiedzieć, że powinniśmy takie osoby jak Janusz Waluś, człowieka, który jest gotów do poświęcenia się na sprawę wspólną, powinniśmy, jak uważam, o takich osobach pamiętać i takie osoby pokazywać jako przykład takiego stosunku do życia, który ja osobiście uważam jest niezbędny dla przetrwania naszej wspólnoty. Ze wszystkich tych listów i rozmów wyłania się postać człowieka, nie tylko, jak powiedział pan Michał, zdyscyplinowanego i uporządkowanego, tu w pełni się zgadzam, zresztą pisał mi też o swoim trybie życia. Notabene on poszedł do więzienia mając pierwszy dan karate, tak? Czyli nie tylko był tam tym mistrzem tam na małolitrażowych tam samochodów, ale również miał tego pierwszego dana, a to sprzyja, uprawianie tej sztuki sprzyja dyscyplinie, o tak bym to określił. I tutaj takie osoby, myślę, powinniśmy pamiętać i powinniśmy je pokazywać, zwłaszcza w epoce, która zupełnie inne wartości ma za wzór. I ostatnia refleksja. Ja korespondowałem z panem Januszem, bo interesowało mnie również to, jak naród górów, naród, który wykazał się tak niezwykłą odpornością, wytrzymałością, witalnością w swoich dziejach. Dlaczego ten naród górów skapitulował bez walki? To zwróćcie Państwo uwagę, skapitulował bez walki tak naprawdę. Nie chodzi tylko o to, że zgodził się na rozkład apartheidu, który nie był ani gospodarczo pokonany, ani nie był militarnie pokonany, ale też nie wywalczył sobie nawet tego, co mówiono w latach 90. W latach 90. mówiono o koncepcji Volksstaat, czyli państwa dla górów w ramach RPA, można powiedzieć, tak? Takiego terenu, na którym byliby tylko górowie. Tego też się nie udało zrealizować. Tutaj długo można mówić, ja mówię, nie jestem przecież specjalistą,
specjalistą od RPA, ale wydaje się, że nastąpiło jakieś załamanie w tym narodzie, załamanie ducha chyba jednak. Doktor Potrzebowski, który obserwował tę sprawę z bliska, twierdzi, że zaczęło się od przemiany wewnątrz religii, ponieważ pamiętajmy, że burowie byli opierali się jakby o takie trzy filary, prawda? Język, religia, no i partia narodowa, jako wyraz polityczny, wtedy. Więc pierwotnie apartheid wynikał z religii, z Biblii. Wszystkie trzy kościoły kalwińskie, tam są trzy kościoły kalwińskie w sensie doktryny, ale trzy organizacje, tak? Wszystkie trzy kościoły kalwińskie uważały, że apartheid wynika z religii. Czyli najpierw był dobry. Cytując tutaj doktora Potrzebowskiego, apartheid najpierw był dobry, wynikał z Biblii, a nagle się okazało, że jest grzechem. W ciągu bardzo krótkiego czasu, prawda? No więc musiało to w głowach, powiedzmy sobie, ludzi, którzy no poważnie traktowali te pismo, prawda, i swoje przekonania, musiało to wywołać mętlik, prawda? A od załamania ducha chyba zaczyna się upadek wszystkiego tak naprawdę. Janusz Waluś w swoich listach twierdzi, że naród burów obecnie stoi na krawędzi zagłady. Także dlatego, że młode pokolenie, demoralizowane kulturą masową, demoralizowane narkotykami, które można kupić wszędzie, także w więzieniu, bez większych trudności, jest pokoleniem niezdolnym do podjęcia walki o własny byt, a celem murzyńskiej większości jest po prostu eksterminacja tych Afrykanerów. Mówiąc krótko i bezmowato, tak? Celem jest ich likwidacja. Więc tutaj ta postać jest przykładem postawy w stosunku wobec życia, który jest potrzebny. Jeżeli nie będzie ludzi, którzy gotowi są zabijać i umierać dla własnej wspólnoty, to ta wspólnota skazana jest na upadek. Proszę bardzo. Gdzie ten drugi mikrofon? Panie Piotrze, prosimy o głos w dyskusji. Ale mów głośno, bo to jest głównie do nagrania. Więc tak, ja no trochę tą Afrykę Południową znam i pewne kulisy znam pewnych spraw, które tutaj były mówione, ale ze względu na względy nie znam państwa, więc mogę powiedzieć to, co mogę tylko. Jeżeli chodzi o burów, to ich dosyć dobrze znam, więc oni się dlatego, zapytał, że dziwi się, że nie mogę się, ich było bardzo mało. Jak ja tam byłem, to 2,5 miliona, mieli ciężki start, bo oni tam w 1630 latach przyjechali jako hugenoci, wypchnięci z Europy. Anglicy, jak odkryto tam lepiej złoto, później diamenty obok, to Anglicy i Żydzi bardzo rzucili się na to i zaczęli ich eliminować, żeby oni spek poszli, nie tego, żeby nie konkurowali z nimi. I oni byli dosyć to byli przeważnie farmerzy, czyli gospodarze. No i za bardzo nie mieli wiedzy co jak, więc się koncentrowali w swoich tam w takich osiedlach. Anglicy im zgotowali obozy koncentracyjne. Tam były pierwsze obozy koncentracyjne nowej ery. I na przykład 20 tysięcy dzieci i kobiet wymarło tam w strasznych warunkach. Na przykład dawano im do jedzenia tłuczone szkło. I burowie bardzo są, ogromny żal mają do Anglików. Jak zobaczyli Polaków, którzy przyjechali z Polski, do nich są podobni, jesteśmy bardzo tak. I historią, i wyglądem. Ale już to jest typowa Afrykaner z wyglądu. I oni są trochę grubszej kości, bo jedzą dużo tej wołowiny z hormonami. Wiadomo, mięso tam cały czas czerwone mięso. Okrętnymi ilościami. Dobrze, już. Więc dlaczego oni się nie obronili? Bo oni byli dobrze poinformowani, że nie mają szans. Bo oni mieli dobry kontakt z Ameryką przez różnych ludzi i wiedzieliśmy, co czeka, więc skorzystali z tej okazji, że jest entuzjasta polski, który jest przygotowany słuchać tego, co mówią. I wtedy już on po prostu, on znikł ze środowiska polskiego, Waluś, już się z nami nie komunikował tak bardzo. I tam był, ja go widywałem z tego AWB, 3/7 z tymi. Tymi tam liderami tam chodzili, gadali, szefa tego znałem, tego później zabili, tego Terblancha i było na takim zebraniu i oni chcieli wykroić swój kraj taki dla tych burów, ale każdy się kłócił w innym miejscu, jeden tu, drugi tam, trzeci tam. I chcieli, wreszcie taką zrobili granicę, jak norweskie fiordy. Ja mówię, panie, to obroni tej granicy. A on mówi, o, to nie będziemy tego dyskutować, musimy to zrobić. No to róbcie, przecież to jest nierealne.
Więc były bardzo duże rozbieżności i te tryby tej rozbieżności. Po drugie, Darby Lewis, podłożone od czego tu nikt nie wie, bombę pod jego samochód jeszcze przedtem. I on prawie, że nie zginął właśnie przez te afrykańskie czerwone, komunistyczne te różne tych zamachowców. Więc on się odbył arystokrata, ten Darby Lewis, arystokrata angielsko-szkocki, bardzo szanowany przez Amerykanów, przez kongresmenów, przez pisarzy amerykańskich, patriotycznych. Wciąż przyjeżdżali u niego w domu, byli z Anglii, z Ameryki, senatorowie, kongresmeni, pisarze, znani, nie chcę tu mówić jakie nazwiska, bo czołowe, naprawdę. I słuchajcie, także ten biedny Waluś, on no, stracił swoją młodość, a z drugiej strony, no na pewno z punktu widzenia rasy białej i konserwatywnej jest to bohater, z punktu widzenia tego, że ten Hani zginął, on też został inne czerwone tryby złapany. Po prostu tragedia. Dziękuję. Tu. Wróciłem, bo jak nie ma czasu, to mam się dać. Ale tu pytanie do pana na jakieś ciekawe, żebyś mi się coś więcej no to pytajcie. Ja chętnie zadam pytanie. Proszę bardzo. No To no najbardziej interesujące są tutaj te potencjalne spiski, bo to jest pytanie, no nie przyjmujemy tej oficjalnej wersji, że Hani działał samodzielnie, tak? Nie Hani, Waluś. Waluś, przepraszam, Waluś działał samodzielnie, tylko no w porozumieniu z kimś, więc co wedle pana jest najbardziej prawdopodobnego? No kto tak naprawdę maczał palce w tym zabójstwie Haniego? Nie no, pytanie ciekawe. Niech pan nie odpowie. No właśnie, może nikt nie odpowie, ale pozwolę sobie odpowiedzieć cytatem z książki, z artykułu Mail Guardian, napisane tak. Jeden z członków zespołu DIS, to były służby Departament Wywiadu i Bezpieczeństwa Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który na zlecenie ANC badał sprawę zamachu na Honiego, potwierdził, że polityk obawiał się o swoje bezpieczeństwo i jednocześnie bezskutecznie apelował do afrykańskiego kongresu, żeby mu takie bezpieczeństwo zapewnić. Śledztwo DIS znalazło dowody na to, że w całą sprawę był też zaangażowany oprócz Walusia drugi zabójca lub grupa zabójców. Takie wnioski oparto na relacji naocznego świadka, który oprócz samochodu Walusia widział też inny pojazd. Dodatkowo stwierdzono, że kąt strzału jednego z pocisków nie zgadzał się z miejscem, gdzie akurat znajdował się napastnik. Były też dowody świadczące o tym, że ktoś akurat w momencie zamachu ukrywał się za murem tuż obok drzwi domu Haniego w Boksburgu. Tyle tylko, że no nie wiem, to był raport służb wywiadowczych Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Śledztwo jakoś no nie wykazało tego. Doszukiwano się jakiegoś światowego spisku wokół zamachu na Haniego. Do RPA przyjechali nawet śledczy ze Scotland Yardu, z Wielkiej Brytanii. Przyjechał śledczy z Policji Kryminalnej, z Niemiec. Może dlatego, że akurat jeden z niemieckich magazynów na początku kwietnia pisał o tym, że jest szykowany zamach na jedną z prominentnych osób Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Z drugiej strony cytowałem Państwu opinię Janusza Walusia, który stwierdził, że to wszystko nieprawda, że no działał sam, działał intuicyjnie. Tak jak powiedział Pan Piotr, no ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ja w swojej książce, no nie wiem, przedstawiam takie wnioski, że no jest wiele takich rzeczy, które mogą zastanawiać, które są dwuznaczne, które mogą dziwić, które no znając Janusza Walusia, wiedząc jaka to jest osoba, trochę nie pasują w sumie, trochę nie pasują do niego. No ale i śledztwo policyjne i cała sprawa przed sądem i później zeznania przed Komisją Prawdy i pojednania nie wykazały niczego. Starano się doszukać czegoś takiego, że za wszystkim stała tak zwana trzecia siła, Third Force. Było ponoć takie sprzysiężenie kilkudziesięciu wyższych oficerów ze służb specjalnych RPA, z wojska, ale nie udowodniono tego. Nie udowodniono, że takowe sprzysiężenie miało miejsce.
Jeśli chodzi jeszcze o Janusza Walusia, to też takie zastanawiające było, tak na zdrowy rozum. No, tam w tej szlifierni kryształów w bantustanie Kwakwa swego czasu odwiedził go generał Tienie Grenewold. Nie wiem, osoba, jakby można porównać z tamtego czasu, ktoś pokroił Kiszczaka. I Waluś z nim rozmawiał osobiście, no więc też się dopatrywano takich, no czemu akurat szef generał Tienie Grenewold, który odpowiadał za wywiad wojskowy, czemu akurat spotykał się i rozmawiał z Walusiem. No także, tak jak mówię, no jest gdzieś wiele takich aspektów zastanawiających, ale nie zostało udowodnione to, że nie wiem, że był jakiś spisek, czy jakaś inna grupa, czy jakiś inny zabójca. Może jeszcze dwa słowa? Proszę Państwa, trzeba zrozumieć, że ilość, że RPA w tych latach było około 5 milionów białych i 25 milionów murzynów. W tej chwili jest prawdopodobnie 50-60 milionów murzynów i około 4-5 milionów białych. Myśmy się biali między sobą wszyscy znali w danym resorcie. Prawie wszyscy się znali. Jak był na przykład jakiś impreza, to ci generałowie różni, włącznie z pani Kronewald, też tam był. I to tyle nas łączy, Europejczyków, że to nie można się dziwić. Tak jak Kenii czy gdzieś indziej, tylko że to większe liczby. Po drugie, trzeba zrozumieć, że RPA to jest bardzo bogaty w minerały kraj. Największe wydobycie złota na świecie, największe poklady diamentów na świecie, największe poklady wydobycie platyny i chromu. Słuchajcie, tam ogromne korporacje, największe na świecie, cały czas się widzi, jak tutaj w prezesie się dzieje. To jest nie do wyobrażenia. Nie wiem, czy w Europie gdzieś tak jest taka koncentracja przemysłu i takich ludzi ważnych, jeśli chodzi o finanse i przemysł, jak w Johannesburgu. To jest po prostu normalnie, w głowie się nie mieści. Ja tam byłem i fotografikiem reklamy przemysłowej i też byłem przysięgłym tłumaczem Sądu Najwyższego i technicznym tłumaczem. Tłumaczyłem wiele tekstów angielsko-polskich, więc miałem dostęp jeszcze tam z innych względów historycznych, miałem dostęp do tych imprez. I słuchajcie, to w tym kontekście, jak się patrzy, to jest zupełnie inaczej się pojmuje, niż tak jak my tu rozmawiamy. Bo tak jak my tutaj to słyszymy, to nie jest człowiek w stanie tego zrozumieć. Po drugie, jeszcze to może warto powiedzieć, że Polacy, którzy tam przyjeżdżali przez Afrykanerów, byli nadzwyczajnie dobrze traktowani, słuchajcie, jak jakieś anioły z nieba. Nikt tak nigdzie Polaków nie traktował, uchodźców polskich, czy imigrantów zarobkowych, jak tam. Czemu? To dzięki Polonii, która tam przedtem była, bo ja przyjechałem jako Brytyjczyk w 76 roku tam, nie, czwartym, przepraszam, a on, jego brat, 2 lata później, a tam rządziła polska arystokracja. Tam było i było kulturalnie, ładnie, byli inżynierowie, lekarze, technicy. Później przyjechał taki rzut stąd, właśnie ten, uciekał przed Solidarnością, tak zwaną zmianą tutaj. I to już ci ludzie byli tacy z PRL-u różni, ale też przeważnie techniczni lekarze. I w tym wszystkim to rozumienie tego jest trudne dla was, jeżeli nie znacie tej sytuacji, trzeba działać. Natomiast ja uważam, jako znajomy tych ludzi i tego Walusia, to porządny, prosty człowiek, nieskomplikowany, bardzo uczciwy, przystojny, ładny, taki. No więc wciągnęły go te tryby tych tarć między patriotycznymi ugrupowaniami, głównie afrykanerskimi. Tam te 3-7, to się ABW nazywało, Afrykan z Wierstach, Biewiechem, to jest taki prawicowy ruch hitleryzujący w zasadzie, ale to dlatego, że te sprawy są zupełnie inaczej rozumiane w Afryce Południowej niż tu w Polsce, bo oni nie ucierpieli, tylko mogli skorzystać z tego z Niemców. Tam się Niemców, my Polacy, tam Niemców postrzegamy jako bardzo dobry element. Tutaj zupełnie jest inaczej, bo tam Niemcy mieli największe korporacje światowe, niemieckie są. One tam jest ich więcej niż tych amerykańskich. Te amerykańskie, a niemieckie są też pokrewnione, tylko niemieckie się nazywają jako niemieckie, amerykańskie, nie niemieckie się nazywają jako amerykańskie. To też trudno zrozumieć. Słuchajcie, to jest największe siły tam działały. Ameryka, Anglia i Niemcy. Jeszcze Japonia, ale w mniejszym stopniu. I w tym wszystkim zrozumieć Walusia nie sposób. Nie sposób. Natomiast jest to bohater białej rasy, szczególnie w Ameryce Północnej i pewnie w takich bardziej konserwatywnych środowiskach konserwatywnych Europy Zachodniej. A w Polsce, jak nie chcecie go uważać za bohatera, tylko za obciążenie, to wasza sprawa. Ja wiem, co ja o nim czuję i myślę. Mi też szkoda tego Haniego, że on musiał zginąć, bo on może chciał dobrze, ale rzeczywiście reprezentował formę taką, która groziła rzeką krwi. Dziękuję. Nie wiem, czy zrozumieliście, co mówię, czy nie.
tylko wyszło. Ja mam, że tak powiem, takie do pana Michała pytanie z racji tego, że będąc studentem WF-u Gdańskiego miałem przyjaciela, który jeszcze w trakcie studiów jeździł do swojego studia do RPA, później osiadł w RPA. Ja miałem jechać do niego na sponsor wizę do RPA, ale stan wojenny wybuchł, nie pojechałem. Ten pan się nazywa Andrzej Kypiela, proszę pana, jest konsulem, że tak powiem, honorowym. I moje takie w polskim werba, moje takie pytanie osobiste, czy pan poznał tego pana konsula? Nie. Czy pan wam pomagał, czy... Nie. Nie poznał mnie. Nie poznał, nie miałem przyjemności. A, dziękuję życzę. Tutaj pan. Tylko proszę do mikrofonu, bo to nie, przy nagraniach jest. Nagrać na historii. Tak, ten pan wygrał. Na historii. To znaczy, ja powiem, bo mnie zastanawia jakby to, co pan powiedział, że był to poukładany człowiek, czyli jakby no, miał coś usystematyzowane. Pytanie się może jakby rodzić następujące. No jak to jest możliwe? To znaczy, w moim przekonaniu, albo musiał się czuć tak pewnie i działał rzeczywiście z jakąś grupą, która zapewniała mu bezpieczeństwo, no że tak się wystawił na zasadzie no, niezabezpieczenia, bez osłony, bez niczego. No tam wskazują, że te inne samochody były, z tego co pan tutaj mówi, wygląda na jakieś wykłania. Przecież on w zasadzie z Polski nie wyniósł w zasadzie jakiejś takiej tradycji no, wolnościowej czy czegokolwiek, bo jak widać się nie angażował, no, ze względów tutaj no, pragmatycznych się z rodziną nie angażował. Więc pytanie się pojawia, no tam jakby nabył tego wszystkiego, no bardziej jakby wskazuje przynajmniej moja taka analiza, że to jednak no, były powiązania z różnymi służbami czy z różnymi elementami, bo to wystawienie się takie no, jakby naiwne niemalże, no jakby na to mi wskazuje. No, to, także czy pan będzie do tego się ustosunkuje? Ciekawe pytanie. Myślę, że właśnie szczególnie w tej obecnej sytuacji szczególnie działacze Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej czy weterani Włóczni Narodów chcieliby usłyszeć odpowiedź na to pytanie, bo cały czas twierdzą, że Waluś nie powiedział wszystkiego. W trakcie tych przesłuchań, kiedy Waluś został zatrzymany, był przesłuchiwany przez tak mówił podczas przesłuchań przed Komisją Prawdy i Pojednania, był przesłuchiwany przez zespół kapitana Dytlewca, gdzie rozmawiano, jak mówię, na początku o wszystkim i o niczym. I mówi, że to były takie rozmowy, no i był alkohol. Waluś stwierdził, że potem też dosypali jakieś narkotyki. I mówi, że kapitan Dytlewc przekonał go do tego stopnia, że jest po jego stronie i że bardzo dobrze, że Waluś zastrzelił Haniego. Powiedział tak, przekonał mnie, że no, znał generała Grenewolda, znał innych moich znajomych, przekonał on i jakby współpracownicy tego kapitana Dytlewca, przekonali go, że są po jego stronie. I w końcu po tygodniu Waluś złamał się, nie wiem czy to jest dobre słowo, no i wyjaśnił nazwisko Clive Darby-Lewisa i od razu nastąpiło aresztowanie Clive Darby-Lewisa, Lewisa, także no tak jak mówiliśmy, no, są jakieś przesłanki, że no, może być jakieś drugie dno, ale no tutaj jeszcze też warto wspomnieć o takim jednym aspekcie. Zaraz po zamachu gazeta City Press napisała, że w grę mógł wchodzić aspekt finansowy. Chodziło o coś takiego, że ta szlifiernia kryształów upadła, skończył się okres prosperity, skończyły się kredyty, no i Janusz został sam, czy Kuba został sam z wszystkim, bo ojciec spakował się, wrócił do Europy, Witold Waluś jakoś z ojcem się nie potrafił dogadać biznesowo, miał swoją firmę. No i ta firma została, w której pracował Janusz, ta szlifiernia była zadłużona na około, tak poda City Press, na około pół miliona randów. Według ówczesnego, panie Piotrze, chyba kursu polityki.
To chyba było koszt, wydaje mi się, 1,5. Nie wiemy, ile złomówka wtedy znaczy, była. Wydaje mi się, tak, razy. Znaczy tak kalkulowałem, że to było chyba około 100 tysięcy dolarów, taka suma. No, tak. Nie jakaś potężna, tak, ale pokaźna, tak? Więc sugerowano, że w grę mógł wchodzić taki aspekt finansowy. Ja potem pytałem właśnie Janusza w jednym z listów, czy faktycznie tak było. I potwierdził, że tak, że mniej więcej na tyle była zadłużona firma, ale aspekt finansowy tutaj nie miał żadnego znaczenia. Witold Waluś, który jest świetnie prosperującym biznesmenem, do dzisiaj Ferpa, jego firma zajmowała się, czy zajmuje się eksportem takich transporterów opancerzonych na cały świat. Produkuje. Tak, produkuje i sprzedaje. Jezus Maria, no. Mówi, moja firma też upadła, też zbankrutowałem, po iluś latach odbudowałem się, no mówi, no na pewno to nie była taka, na pewno ta finansowa przesłanka nie doprowadziła do tego, że brat zdecydował się na ten zamach. No dla wszystkich to był szok, dla jego bliskich tak samo, czy dla jego córki, pani Ewy, która się dowiedziała tutaj w wiadomościach o 19.30 w sobotę 10 kwietnia 1993 roku. Wielką Sobotę, chociaż na początku nie podano, że to był akurat Janusz Waluś, pani Kukulska, która stoi na czele Zjednoczenia Polskiego, opowiadała mi taką historię, że kiedy Edward de Virion, on przez kilkadziesiąt lat stał na czele Zjednoczenia Polskiego, tak? Nie, kilka lat. Ale był członkiem Zjednoczenia. No w każdym bądź razie no, bardzo szanowana postać, powstaniec warszawski, żołnierz, dyplomata. Kiedy dowiedział się, poznał Janusza Waluśa osobiście, kiedy dowiedział się o zamachu, mówił, pani Kukulska wspominała, no, że po prostu nie mógł w to uwierzyć, że akurat on zdecydował się na taki krok. Był już wtedy w podeszłym wieku schorowany. Dwa tygodnie później pan de Virion zmarł. Pani Kukulska mówiła, że no, na pewno nie była to gdzieś tam główny motyw tego, że zmarł, ale gdzieś tam no, strasznie to przeżył. Ja przy okazji w sumie kręcenia tego filmu, o którym wam wspominałem państwu przez telewizję południoafrykańską, w Radomiu spotkałem się z siostrą żony Janusza Walusia. Oni się rozeszli, rozwiedli się później, więc siostra mogła mieć no nie najlepsze zdanie o Januszu, ale mówiła, że miała świetne relacje i mówiła, no, że to była taka osoba, że no, muchy by nie skrzywdziła, a tutaj no, targnęła się na życie drugiej. Bardzo przyzwoita rodzina w ogóle. Bardzo przyzwoici ludzie. Mili, sympatyczni, kochani ludzie. No tak jak mówię, no... Ojciec pochodził z Wilna. Z Kresu, dokładnie. Witold Waluś, no, do szanowany biznesmen, bardzo dobrze prosperuje, bardzo dobrze żyje w RPA. Także no, mówię, no, dla wielu był to szok. Jak pan sądzi, wyjdzie Waluś? Kurczę, no trudno powiedzieć. No wszystko, wydaje się, że wszystko jest możliwe w tej kwestii. Taka ostatnia informacja była, że 20 kwietnia ma być kolejna rozprawa sądowa odnośnie właśnie, tak jak wspominałem, warunkowego zwolnienia. Wtedy zobaczymy. No wydaje się, że ma szansę, że wyjdzie, ale to będzie taki areszt domowy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Trudno wyjaśnić, jeżeli mogę. Państwo, jeszcze chcę wyjaśnić jedną rzecz. Że ktoś jest zainteresowany. Że dostałem bardzo dobrego źródła informacje jeszcze pod koniec ubiegłego roku, że jedynie należałoby się zgłosić do prezydenta Polski. Wtedy jeszcze był Komorowski, czyli to musiało być rok temu. Ja to do niego się nie poszedłem, bo trochę się bałem, że mnie przy okazji też z tego widowano. I poczekaliśmy na wybory i teraz się zgłosiłem do biura polonijnego. Tam kogoś znałem przez telefon, że w sprawie Walusia chce mi się zgłosić, że prezydent gdyby zgodził się na parę słów, żeby... Bo gdyby prezydent był zainteresowany, to jest jedyna osoba na świecie, która prawnie, według prawa międzynarodowego, tak mi powiedziano w RPA,
ma prawo poprosić tamten rząd i oni bardzo chętnie go przeszą do Polski, żeby Polska się nim dalej zajmowała, ponieważ on wyraził na to zgodę. Biuro Prezydenta od spraw polonijnych później powiedział tak, tak, za tydzień, za parę dni, za dwa tygodnie, później nie odpowiadali na żadne moje telefony. Więc tak tu jest niestety, żebyście wiedzieli. I prosiłem pana Macierewicza, żeby się wstawił, tak, tak, niech pani do prezydenta. I prosiłem pana tego KPN, jak się nazywa? Już nie ma. Ale to był KPN, tego szefa. Moczulskiego. On mówi tak, tak, poprzemy, jeszcze tak, poprzemy, ale nikt nic nie zrobił. Podobno Polska w niczym mu nie pomogła. No, plotki są, że ktoś chciał pomóc. Zaraz ja zapytam. Znaczy, panie Piotrze, Korwin-Mikke chciał. Nie. Do końca. Panie Piotrze, nie do końca, bo z tego co pan Janusz mówi, to jednak na pomoc konsulatu może liczyć. Na co? Na pomoc ambasady konsulatu może liczyć. Ale tak? Niech ambasada nic nie może, tylko może prezydent, bo jest międzynarodowe prawo, a oni w formularzu chcą, żeby on wyjechał, ponieważ on jest ogromnym kłopotem. Tam są kolejni dziennikarze z Ameryki, z Niemiec, z Anglii, z prawicowi. Mnóstwo jest. Nie wiem, bo nie byłem, bo mi tam nie wolno podchodzić. Natomiast ci, co tego tam mogą podchodzić i wiedzą. Słuchajcie, tam Le Pen grupa francuska, Tajwan, ten chiński, jako Tajwan się nazywa, Tajwan, tam, bo oni wcześniej wiedzieli, że to się święci. Nie wiecie, to, ja też widziałem trochę, ale dowiemy się po czasie. Chodzi o to, żeby był uznany za bohatera, że niestety smutna sprawa, ale może nie swojego uznają za bohatera, naszego też powinniśmy uznać za bohatera. Drodzy Państwo, jedna jeszcze uwaga na koniec. Janusz Waluś musi wrócić z bardzo prostej przyczyny. To jest jego taka ostatnia wypowiedź rozmowy telefonicznej, jaką miałem parę tygodni temu, jeszcze jak ważyła się ta sprawa, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Musi wrócić z tej przyczyny, że jeżeli będzie tam i będzie w areszcie domowym, czyli w areszcie domowym gdzie? No pewnie u brata, prawda, no bo gdzie? To znaczy, że grozi tam niebezpieczeństwo i jemu, i tej rodzinie, która będzie go przechowywać. Już trzeba powiedzieć, że już się pojawiają na Twitterze, czy widziałem, już są pogróżki. Właśnie, więc po prostu w interesie, że tak powiem, wszystkich, których na tym zależy, powinno być, żeby jak najszybciej pana Janusza przetransportować do Polski. I problem jest taki, on miał dwa obywatelstwa. Miał obywatelstwo polskie i przyjął obywatelstwo RPA. W więzieniu zrzekł się obywatelstwa RPA, ale okazało się, że pismo, na którym się zrzekł, zaginęło. W związku z czym formalnie rzecz biorąc, jest nadal podwójne obywatelstwo, prawda? A tu może być przeszkoda w deportacji. Jeżeli on będzie obywatelem RPA, będzie to przeszkodą w deportacji. Czyli wszystkie starania środowisk, którym zależy na Januszu Walusiu, powinny zmierzać w stronę taką, żeby jak najszybciej różnymi drogami wrócił on do kraju. Nie wiem jakimi, nie jestem specjalistą od prawa międzynarodowego, tak? Ale to jest rozwiązanie tak naprawdę polityczne, a nie prawne. On powinien wrócić do kraju, ponieważ jak długo tam będzie, tam grozi mu po prostu skrytobójcza śmierć. Proszę Państwa, kontynuujemy jeszcze nasze spotkanie. Dzisiaj miałem spotkania w Sejmie z niektórymi politykami, rozmawiałem, za chwilę o tym powiem. Pan Michał już wychodzi, więc po prostu za chwilę dokończymy to spotkanie, będą jeszcze ogłoszenia i tak dalej. Ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos, tak? Ja bardzo dziękuję Państwu. Ponieważ różne plotki chodziły, jak tam był, żeby Pan powiedział ten temat, ponieważ różne plotki chodziły, jak ambasadorem, bo przecież ambasada reprezentuje Polskę. Dane państwo, także kto by był, nie był prezydentem, to ambasador. I teraz niech mi pan powie ze strony tamtej. Ambasadorem była Zofia Kuratowska. I ona, czy ona zmarła dlatego, że nie chciała w sprawie Walusia, czy może za bardzo chciała i tam lokalnie ją wykończyli? Zofię Kuratowską. Powie pan, plotek jest dużo. Nie mam wiedzy na ten temat. I drugie pytanie, żebyśmy dobrze, jakiś morał dla nas, prawda, póki my żyjemy, naszego hymnu. O to mi tylko chodziło, że to jest prawa biały, czarny. To i Ku Klux Klan, i się rżną. Natomiast przyszłość nasza, i tutaj tam jest taki Desmond Tutu, na pewno zna pan to postać. I on tu był w Warszawie, ja tam próbowałem go to podpytać, i czy on jako czarny, i to sprawa religijna, czy on po tylu latach, prawda, czy on uważa jako czarny, prawda, czy dla niego ten Waluś to jest pozytywny czy negatywny.
bo to jest istotne dla nas, póki, bo u nas troszeczkę mamy na przykład Murzyna pozytywnego, Olisa Debre, strzelał bramki jako Polska. Ja go zapytałem tego Desmonda Tutu jako czarnego. Tak nie chciał odpowiadać, ale jak on tam się wypowiadał jako czarny, prawda, aby mamy dzisiaj... Desmond Tutu stał na czele Komisji Prawdy Majdanu. Tak, i stąd dlatego pytam, wie pan, bo tutaj padło takie nazwisko, ja Desmond Tutu znam, to jest elita znam. Jednoznaczne, odpowiedź na pana pytanie jest jednoznaczna. Desmond Tutu, arcybiskup Desmond Tutu, laureat pokojowego Nobla, stał na czele Komisji Prawdy i Pojednania, która odmówiła przyznania Walusiowi, Clive'a Lewisowi amnestii, więc no, odpowiedź jest oczywista. No, i drugie, jest... czy nasz noblista, niejaki Bolek Lech Wałęsa, czy coś zrobił, prawda, żeby noblista noblisto, nagrywam, bo to kołota ma swoje prawa do zapytania. Prawda, czy według pana rozeznania, bo teraz jest na widelcu nasz Bolek, dzisiaj oglądał papiery, no to może pomoże? Dwie osoby najbardziej... Proszę państwa, bardzo proszę o dorzucenie się do organizacji naszych spotkań. Proszę bardzo, Puszka. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Michałowi. I on za 8 minut ma pociąg, więc musi szybkim krokiem ten. Proszę państwa, zaraz będą ogłoszenia. Trzymaj. Ja rozumiem, tak, ale Wałęsa noblista. Teraz jest na widelcu, może to pomóc. No co pan się nie mówi, kawału nie mówię. A tutaj zdjąłby tyle do roboty ten Waluś, bo leper się powiesił i nie mamy takiego, który by coś... Proszę państwa, dzisiaj w Sejmie odbywała się bardzo ciekawa konferencja na temat TTIP, czyli porozumień handlowych pomiędzy Europą, czyli raczej Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. Jest to jeden z szeregów tego typu porozumień. One są bardzo niekorzystne dla krajów, które jak gdyby, dla krajów, które to podpisują. Za chwilę na ten temat, jeżeli państwo będą zainteresowani, coś powiem. Natomiast była to okazja, żeby porozmawiać też z kilkoma parlamentarzystami, którzy ich wiedza na temat sytuacji Janusza Walusia jest bardzo, bardzo różna. Część z nich była zorientowana, ale większość niestety polskich parlamentarzystów w ogóle kompletnie nie wie, kto to jest Janusz Waluś. Niektórzy brali przy mnie tablet, wpisywali jego nazwisko i pytali mnie, czy to zdjęcie to jest, ja mówię tak, to jest Janusz Waluś. Natomiast kilka z tych osób, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z klubu na przykład Kukiz 15, obiecało, że zajmie się tą sprawą ze względu na to, że teraz postawa polskich władz, zwłaszcza postawa prezydenta, zwłaszcza postawa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, tudzież innych osób, może być decydująca do tego, żeby Janusz Waluś bezpiecznie i szybko wrócił do kraju. I będziemy w tej sprawie jak gdyby działać. Z drugiej strony byli też posłowie, niestety, zorientowani, kto to jest Janusz Waluś, którzy jak gdyby kategorycznie odmówili pomocy. Powiedzieli, że to jest zwykły morderca, że powinien być deportowany do kraju, w którym się wykonuje karę śmierci, po to, żeby po deportacji do tego kraju wykonać na nim karę śmierci. Więc nazwisko. Nie, bynajmniej nie byli to posłowie z Platformy Obywatelskiej ani z SLD, bo z takimi w ogóle nie rozmawiałem. Tylko byli to posłowie z tej strony, jak gdyby, no, bardziej, jak to się przynajmniej uznaje, patriotycznej. Czy prawicowej, jak ktoś, czy w ten sposób można to określić. Proszę państwa, będziemy w tej sprawie jak gdyby działać. Co do tej konferencji TTIP,
Po pierwsze, będą w najbliższych dniach ukazywały się bardzo ciekawe materiały z tej konferencji, nakręcone tutaj przez kolegę z telewizji internetowej Sumienie Narodu i na tym kanale na YouTubie Sumienie Narodu będzie można zobaczyć. Były to wypowiedzi kilku specjalistów, którzy się zajmują tego typu umowami międzynarodowymi, a także wypowiedzi dwóch parlamentarzystów, na zasadzie trzech parlamentarzystów, to znaczy dwóch polskich i jednego węgierskiego z partii Jobbik, który był na tym spotkaniu i też miał bardzo ciekawe wystąpienie i bardzo ciekawie też odpowiadał na niektóre pytania. Jeżeli chodzi o polskich parlamentarzystów, to byli parlamentarzyści z klubu Kukiz 15, akurat zainteresowani tą sprawą. Oprócz internetowej telewizji Sumienie Narodu nie było żadnych mediów. To też jest bardzo ciekawe, a pamiętajmy, że tu idzie o sprawę nie tylko suwerenności naszej narodowej, czyli nie jest to tylko sprawa polityczna, ale również sprawa ekonomiczna, ponieważ trybunały arbitrażowe, które każą państwa, rządy za niespełnianie tych oczekiwań międzynarodowych korporacji, wymierzają bardzo wysokie kary. Kary, które idą, no, przekraczają wielokrotnie ewentualne straty firmy, które coś zgłaszają. Był przykład podany, że firma jakaś amerykańska poniosła 5 milionów straty, 5 milionów dolarów straty, a odszkodowania, które zostało wymuszone na rządzie jednego z państw, otrzymała 935 milionów, czyli policzono tak, 5 milionów realnej straty, 30 milionów za straty moralne, tak arbitrażowy trybunał osądził, a także 900 milionów za potencjalny zysk, który ta firma straciła poprzez działania tego rządu. Tak jest. Proszę Państwa, poza tym są tak zwane klauzule zombie. Klauzule zombie, czyli takie, które działają już po śmierci nawet danej umowy. Taka nazwa, powiedzmy, żeby trochę i śmieszna, i straszna, prawda? Klauzule zombie, które towarzyszą tym układom, tym porozumieniom, są tego typu, że najkrócej działają w 15 lat, a niektóre znacznie dłużej, 20 i 25 lat po wypowiedzeniu umowy. Czyli nawet jeżeli dane państwo chce się wyrwać z rąk tych banksterów, tych międzynarodowych spekulantów, tych przedstawicieli, tych oszustów z międzynarodowych korporacji, to i tak przez wiele lat może być ścigane przez różne właśnie trybunały i jak gdyby te pieniądze mogą być jak gdyby egzekwowane. Najgroźniejsze z polskiego punktu widzenia jest praktycznie zniszczenie polskiego rolnictwa, które już się częściowo dokonało, a może się dokonać dalej, ponieważ te porozumienia jak gdyby narzucają import ze Stanów Zjednoczonych, na przykład modyfikowanych genetycznie pasz, czy różnego rodzaju po prostu żywności stamtąd, która nie jest ani tańsza, ani lepsza, co więcej jest najczęściej dokładnie na odwrót. I niestety to jest dosyć powszechna praktyka, żeby wymuszać na wielu państwach tego typu praktyki. No wiadomo, że jest to też element, tak jak wspominał o tym ten przedstawiciel parlamentu węgierskiego, po prostu nie tylko ekonomiczny, ale właśnie polityczny. Prawda, że jest to element wprowadzenia nowego światowego ładu, no i tej w zasadzie zaczynającej się już wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami,
czyli jak gdyby walka opcji euroatlantyckiej, amerykańskiej z euroazjatycką, skierowaną w kierunku na Chiny, czyli powiedzmy, którą symbolizuje, symbolizują, można powiedzieć, te plany nowego jedwabnego szlaku, który ma się zaczynać w Chinach, a kończyć w Łodzi, w Polsce. Więc tak naprawdę tu są również nie tylko sprawy finansowe, ale i polityczne, bardzo z tym mocno związane. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jakieś nasze propozycje kolejne, chyba że jest jeszcze jakieś pytanie czy głos w dyskusji, rozumiem, że raczej nie, bo główni bohaterowie już musieli jak gdyby uciekać. Z panem Piotrem Afrykańskim w kuluarach. Po pierwsze, proszę Państwa, zachęcam też, oprócz książki, którą reklamowałem, pana Zichlarza, również książka o innym polskim bohaterze, Rafał Ganganowicz, książka Kondotierzy. To jest człowiek, który się urodził w warszawskim Wawrze. I jako dziecko w kampanii wrześniowej stracił matkę, następnie w Powstaniu Warszawskim stracił ojca i w 1950 roku, działając w organizacji antykomunistycznej, młodzieżowej, dowiedział się, że no, zaciska się wokół niego jak gdyby krąg zainteresowania UB, uciekł na zachód. Uciekł pod jak gdyby podłogą wagonu kolejowego do Berlina i tam wstąpił do jednostek wartowniczych przy armii amerykańskiej. Pierwszy żołnierz NATO, jak niektórzy mówią. Następnie przedostał się do Francji, a ze względu na to, że jako młody człowiek ani w czasie wojny, ani tuż po wojnie nie walczył zbrojnie z komunistami, bardzo mu na tym zależało, żeby walczyć, i stał się najemnikiem. Po prostu zaczął się zaciągać w te miejsca, gdzie można było walczyć przeciwko komunistom. Chrzest bojowy przeszedł w Kongo, tam gdzie towarzysz Lumumba, kiedyś była taka ulica, już chyba nie ma ulicy w Warszawie Lumumby na szczęście, ale była, nawet pętla autobusowa chyba 166 na Woli. W każdym bądź razie tam walczył z komunistami, walczył również w Jemenie i w innych częściach globu. Są bardzo ciekawe wspomnienia pana Rafała Ganganowicza. Z innych spraw to bardzo bym polecał, są filmy dotyczące komunizmu. Trzy części transformacji Grzegorza Brauna. Pierwsza, druga i trzecia. Czwarta wyszła dopiero w tym roku, jeszcze nie ma jej na płycie. Więc jeżeli ktoś tego filmu nie zna, to zachęcam do nabycia. Jeżeli chodzi o inne książki, to książki dotyczące naszych kresów wschodnich. Bardzo dobra książka Tomasza Antoniego Żaka z Komitetu Wsparcia Grzegorza Brauna w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Dom za żelazną kurtyną. Są podane bardzo ciekawe wydarzenia, o których mało wiemy, na przykład z terenu Białorusi, ale także no w ogóle z kresów polskich. Książka dotycząca rajdu, 14 rajdu katyńskiego, Deszcz, pot i łzy, wspomnienia z rajdu katyńskiego, też myślę, że bardzo ciekawa, a także najbardziej syntetyczna, myślę, że niezbędna dla kogoś, kto chce się zajmować Polakami. Nie Polonią, bo to nie jest Polonia, to są Polacy na Wileńszczyźnie, oni są w swojej ojczyźnie, oni nigdy z tej ojczyzny nie wyjechali. Książka autorstwa doktora Krzysztofa Kawęckiego, Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1990-2012, gdzie po prostu no jest pokazana cała walka o polskość, o utworzenie samorządu, o polskie szkolnictwo, tych Polaków, którzy przetrwali czasy komunizmu na terenie dawnego województwa wileńskiego w Polsce. Co do najbliższych jak gdyby wydarzeń, to pojutrze ci, którzy są zainteresowani, jeszcze można próbować znaleźć jakieś miejsce w samochodzie, bo nie jedziemy ostatecznie autobusem, tylko jedziemy kilkoma samochodami.
jest możliwość uczestniczenia w obchodach 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu z udziałem między innymi Grzegorza Brauna i innych osób związanych z tradycjonalistyczną, konserwatywną, monarchistyczną prawicą polską. Te obchody rozpoczną się, najważniejsza ich część jak gdyby, o godzinie 10.50 na Starym Rynku w Poznaniu właśnie w najbliższą sobotę, czyli pojutrze. Tam wejściówki nie są potrzebne, bo czytałem, że na wiele tych uroczystości są wejściówki. Ale to na te kościelno-państwowe uroczystości są wejściówki po kilka złotych, czy tam droższe, ze względu na to, że uroczystości kościelno-państwowe swoje ukoronowanie będą miały na stadionie Lecha Poznań na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu i ukoronowaniem tych uroczystości będzie rock opera Jesus Christ Superstar, czyli taka wydobyta z naszej polskiej tradycji jak gdyby właśnie sztuka operowa, rockowa. Koniec naszych obchodów, naszych tych tradycyjnych, będzie za ponad dwa tygodnie, to znaczy 3 maja, w święto narodowe i w święto kościelne Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie. O godzinie 11 rozpoczną się obchody, będzie msza święta trydencka, będzie procesja ulicami Gniezna do katedry, będą modlitwy specjalne na 1050-lecie w samej katedrze. Częściowo o obchodach i o tradycji 1050-lecia mówi numer Zawsze Wierni. To jest oficjalne pismo Bractwa Świętego Piusa X w Polsce, które bardzo jak gdyby polecam. Same wykłady w przyszłym tygodniu będą dwa. Obydwa będą na Pradze. Obydwa będą na ulicy Księdza Kłopotowskiego 15, czyli w urzędzie dzielnicy Praga Północ, w sali konferencyjnej na parterze. We wtorek będzie spotkanie z panem Jackiem Hoga, to jest prezes fundacji Adarma, który walczy o powszechny dostęp do broni palnej w Polsce i będzie mówił między innymi jak do tego dojść. To znaczy, gdzie jak gdyby trenować, jakie zaświadczenia wyrobić, w jaki sposób można do pozwolenia na, bo póki co niestety obowiązuje w Polsce pozwolenie na broń palną, do tego posiadania broni jak gdyby dojść. Również jako sportowcy i również jako kolekcjonerzy. Bo to o godzinie 19, tak, 30. We wtorek o 19.30, tak. A w czwartek o 19, za tydzień, spotkanie w tym samym miejscu z Grzegorzem Braunem, spotkanie pod tytułem Rok w kondominium. To będzie podsumowanie tego roku, który minął od kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna, a równocześnie promocja książki noszącej dokładnie ten sam tytuł Rok w kondominium. Myślę, że to będzie pierwsze spotkanie z Grzegorzem po powrocie ze Stanów, więc też się podzieli swoimi refleksjami z pobytu w USA i Kanadzie. Wrócił w zasadzie wczoraj, pierwszy dzień w Warszawie. Już. Ale w sobotę będzie. Jutro już ma spotkanie w Bydgoszczy, a w sobotę będzie oczywiście w Poznaniu. 19. Nie, 19. We czwartek 19, we wtorek 19.30. To może tyle na dzisiaj. Zapraszam wszystkich i dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia i szczęść Boże.